będziemy mogli całkowicie rozwiązać zagadki życia. Twierdzę jednak, że przyjdzie chwila, kiedy lekarz będzie panował nad śmiercią, przywracając życie choremu, nawet po ustaniu wszelkich funkcji organicznych. Oczywiście, o ile to nastąpiło nie na skutek ich powolnego zamarcia, lecz zostało przerwane w sposób gwałtowny. Przytoczyłem tu kolegom kilka wypadków klinicznych potwierdzających moją tezę. To są mrzonki! Chimery! Fantazja! A czyż nie nazywano również fantastami wielu naszych poprzedników, których pamięć dziś czci, na przykład Pastera lub Kocha? Słusznie, brawo! Wszystkim nam powinno chodzić o jedno, o zwalczanie śmierci. Oto jest wielkie i szczytne powołanie lekarza, a w spełnianiu tej misji lekarz nie powinien znać granic poświęcenia. Owiniusz, to obłęd! Kto wie, czy to nie są skutki tego wypadku, wie pan. Winszuję, panie profesorze. Referat pański zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Ale zdaje mi się, że kolega nie bardzo się zgadza z moimi wywodami. O, teoretycznie wszystko jest możliwe. Zobaczymy się u Marysi. A tak, córka pańska była tak uprzejmą, że zaprosiła mnie. Podobno na przyjęciu ma być Dębicz. Ten sławny śpiewak. O. Właśnie, właśnie, przepraszam bardzo. Ja mam jeszcze wizyt na mieście, więc... A pan profesor zapracany. Co robić? Obowiązki, drogi panie, obowiązki. Dobrze płatny obowiązek. Bierze bajońskie honoraria. No, niech pan odetchnie tylko. No, no. Jeszcze, jeszcze. Chwała Bogu, już jest lepiej, za tydzień może będzie już mógł stać. Panu Bóg zapłaci. Ale dziękuję, proszę. Nie, nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba. Bez pana to zmarnielibyśmy zupełnie. Lepiej mu za to kurę kupcie, o, bo się musi odżywiać. A jak tam sąsiad? Znalazł pracę? Jeszcze nie, od 3 dni nie wstaje. Ej, biedaczysko, to ja pójdę do niego, no. Bądźcie zdrowi, bądźcie zdrowi. Dobry, kochanemu panu, dobry. No jakżeż tam, co? Słyszałem, że kiepsko pracy mi dojdzie. Nie ma prawdy. A i to nie dobrze. Powiedz mi pan, a kiedy pan jadł ostatni raz? Co? Jeść to jem. A co pan je? Ja. Co? To licha cię. Czekaj, no pan trzeba coś na to poradzić. Masz nie, nie, nie. No. Nie potrzebuję, panie doktorze. Zostaw pan. Zostaw pan. Czy pan musi do licha zapracować, prawda, żeby mieć siły, no, i oddać mi to. Co pan myśli, że ja panu to tak daruję, czy co? Nie bój się pan, ja tutaj przyjdę i upomnę się o to. No. Dziękuję. No, nie szkodzi, nie wiem. Teraz idź pan sobie do knajpy i kropni pan sobie kieliszek za moje zdroje. Sznapsa trzeba. Nie bój się pan, od jednego kieliszka jeszcze nikt nie umarł. No, a ja tymczasem... Znowu się spóźnimy. Zaraz. Ten wilczu... Daj pokój. To świetny. Wiesz, sama wiele mu zawdzięczam. Istotnie, bardzo wiele. Na przykład to, żeś przestał być ordynatorem w klinice. Gdy wrócił, objął z powrotem swoje stanowisko. To jasne. Tak. Wszystko jest jasne. I to, że wziął po tobie prezesurę Związku Lekarzy i to, że objął po tobie katedrę na uniwersytecie. Zastępowałem go. Właśnie o to chodzi, że jesteś tylko zastępcą Wilczura. Niczym więcej, tylko jego zastępcą. Ty sam jesteś niczym. Och, bodajby temu znachorowi nigdy pan nie wróciła. Nino, jak możesz? Janku, poznajesz mnie?
poznaję. Pan jest święty. Do mnie często przychodzą święci. Tak, no to powiedz tym świętym, że ty do nich nie pójdziesz, rozumiesz? Bo musisz iść do szkoły. O. Przykryj się, Boże. Co to jest o to? To mężak. Poszedł do pracy bez palta. To ci już wiosna. Marzy. No dobrze, ale jakże tak można? Chłopak musi w cieple leżeć. Panie doktorze. No, przecież wiosna, marzec, a tutaj zimno jest. Dziękuję, panie doktorze. Dobrze, bo się spóźnię przez was i co będzie? Czemu ja cię chować muszę, jeśli zimne serce twoje? Ty niczem cię masz. Jak się masz? Dziadziusiu. Co, kochaneczku, co? Jeszcze idę. Jakie? Niedźwiedź zachorował. Ajajajajajajaj. Złamał sobie rękę. Co ty powiesz? O, biedny niedźwiadek. Ale ja go wyleczę, ja mu łapę zestawię, nie bój się. Będzie zdrów. Właśnie o tym, że dębić jest formalnie rozrywany. Tak, nie może się uskarżać na brak powodzenia. Ma się wrażenie, że maestro szuka kogoś, bez kogo by się nudził. Nie sądzę, żeby się nudził wśród tylu pięknych pań. Co? To nasza dmienica. Przepraszam, panie. Mój Caruso. Pani Marysiu, pani Miunika. Muszę się panu poskarżyć. Pańska żona zaniedbuje gości. O, nie spostrzegłem tego. Ależ zapewniam pana, ja pierwszy to odczułem. Bo trudno się do pana przydostać. Leszku, a właściwie gdzie jest ojciec? Jestem rak, nieborak. Noszę wciąż czerwony frak. Noszę wciąż czerwony frak. A że jestem stary, noszę okulary. A to ładnie, o tej porze. A, przepraszam panią bardzo, ale nieszczęście nam się stało. Niedźwiedź się nagle rozchorował i... Niedźwiedź? Elżuniu, chodź już późno. Oj, panie profesorze. No, do widzenia, no wypędzają mnie stąd, no cóż. A niedźwiedzia to ci wykuruje. Bądź spokojna. Do widzenia. Jego referat w naszym związku wywołał sensację. O czym to? O wskrzeszaniu zmarłych. O, a pani w to wierzy? Jeżeli ojciec mój wierzy, to i ja wierzę. No tak, tak. To sława europejska. Oczywiście. Tatusiu. Mam świeżego pacjenta. Żunia mu łapę wyniknęła. Sława europejska. Taki znachor. Panie Cięci, pan pozdrowie z nami. Masz
Wiele z nich jest piękniejszych od pani. Ale żadna z nich nie ma pani wdzięku, pani uroku. O Boże, jak pan przesadza. O, nie. Nie przesadzam. Proszę mi wierzyć. Ja po prostu szaleję za panią. Panie Juliuszu, mnie tego nie wolno słuchać. Pani musi mnie wysłuchać. Wie pani, może będą banalne, ale czasem wydaje mi się, że jest pani w jakimś letargu. Pani, której każdy ruch, każdy uśmiech, każde spojrzenie to skończone dzieło sztuki tutaj. Tutaj, gdzie nikt tego nie potrafi ocenić. Gdyby pani zechciała, wyrwałbym panią z tej szarzyzny. Świat sztuki, natchnienia, piękna. Panie Juliuszu, lepiej będzie, jeżeli przestaniemy się widywać. Naprawdę, bardzo mi przykro. Panie Czyński! Drogi panie Leszku, to tango specjalnie dla pana zarezerwowałam. Przepraszam panią bardzo, szukam żony. Żona i wierzyciel nigdy nie uciekną, nie wie pan? Widzi pan, panie Juliuszu, pan się pomylił. Nawet się nie mogę na pana gniewać. Przyzwyczajony pan jest do zwycięstw. No cóż dziwnego. Ulubieniec kobiet całego świata, Juliusz Dębicz. Nie wyobraża pan sobie, żeby któraś z nich mogła mu się oprzeć. Zresztą nie mówmy już na ten temat. Ja kocham swojego męża, ojca mojej Elżuli. Kocham go. A pana lubię, no. Nawet bardzo lubię. Ale gdybym nawet przestała go kochać, to i tak by się nic nie zmieniło. Ja jestem prostą kobietą i chcę jasno i uczciwie przeżyć swoje życie. Zrozumiałem. Wiele się od pani nauczyłem. Spokojny, ale piękny jest pani świat. Przepraszam pana. Marysiu, zapomniałaś, zdaje się, o gościach. Zaczynają się już rozchodzić. Tak, tak, przepraszam. Do widzenia, panie Marysiu. Bardzo miło było u państwa. Do widzenia panu. Do widzenia, pani Marysiu. Ach, ten Dębicz ma takie szalone powodzenie u kobiet. Szczególnie u mężatek. Panie Leszku, niech pan uważa na żony. No, do widzenia. Do widzenia. Cóż to za nietakt? Lux in tenebris, he? Za dużo światła. Co ty tu robisz? Mruże oczy, karyścimy. Chciałeś mnie okraść? Dziwiam twoją domyślność, cesarzu. Istotnie nie przyszedłem tu na fajt foklok. Ale okraść to zbyt wielkie słowo, mon prince. Okraść to znaczy zabrać wszystko. Ha, a cóż ja bym robił z tym całym kramem? Przyszedłem dokonać tylko drobnej ekspropriacji dla zaspokojenia potrzeb mego ciała. Tak, tak, my darling, bo wierzaj mi, że potrzeby ducha... Czekaj, kto ty jesteś? Ja cię znam. Kto ty jesteś? Ja ciebie gdzieś widziałem. Bardzo możliwe, bo ja tam często bywam. Knajpka, gdzieś daleko szedłem, po błocie. A ty mi powiedziałeś, ty
ty mi powiedziałeś zaraz, zaraz. O, nie sztuka być kimś, sztuka być niczym. Więc żyjesz, a myślałem, że cię wtedy zabili. Omal mnie zabili. Pewnie mnie broniłeś. Broniłem? A po cóż miałbym bronić? O, miłość bliźniego, prezydencie. A tak, właśnie dla tej miłości przyszedłem tutaj. Chciałem ci ulżyć, biorąc na swe barki część twego bogactwa. Miłość. Dla tejże miłości ty teraz, amiko, zakrócisz spokój pięciorga ludzi. Dlaczego pięciorga? Przecież to jasne. Zadzwonisz teraz do komisariatu. Więc spokój telefonistki przerwany to raz. Dyżurny przodownik w komisariacie to dwa. Policjant, który po mnie przyjdzie, to trzy. Dozorca więzienny cztery. Sędzia piąty. A szereg ogniw pośrednich? Palców by nie starczyło. No, no, możesz iść. No idź, idź. Idź, oluby, i nie wracaj tu więcej. Nie no, dlaczego? Przeciwnie, przyjacielu. Gdybyś chciał kiedyś pogawędzić ze mną, no to proszę, przychodź, przychodź, trudno. Ale czekaj, no czekaj, pewnie nie masz pieniędzy. Niente, senior. No to masz i idź. Przepraszam. A co? Don Kiszot. To moja ulubiona książka. Tak, moja także. Wolno poprosić o pożyczenie. Pożyczyć? A oddasz? W dziedzinie literatury mogę przysiąść. No. Czekaj, zapomniałeś. No weź. A, balet mama, przyjacielu. Profesor wrócił. Jakże? Przepraszam, najmocniej nic nie słyszałem. Bo ci się pewnie śniło, żeś zasnął. To dla pani. Jaki piękny ruch. Ja sam oddam. Możesz odejść. A tak, to dla ciebie. Otworzyłeś? Żądam, abyś zerwała z tym człowiekiem wszelkie stosunki. Leszku, nigdy do mnie nie mówiłeś w ten sposób. Bo nigdy mi nie dawałaś do tego powodu. Ale dziś, gdy ludzie po prostu zaczynają was sobie wytykać palcami, gdy... I te wasze czule tetatet, te kwiaty... Zupełnie niesłusznie mnie obrażasz. Więc nie zerwiesz stosunków towarzyskich z tym panem. Nie. Tak jest. Samopoczucie pana ministra Donata doskonałe. Nie ma najmniejszej obawy. Do widzenia panu redaktorowi. Pomyśleć, ile to harbideru z racji jednej ślepiej kiszki tego pana. Panie profesorze, ja już mam odciski na ogniu. Setki telefonów. No. Halo. O, panie, gdzie tu do naszego znachora? Do kogo? No do profesora Wilczura. A, tędy, proszę bardzo. Tędy, to dobrze. A wie pan, bo od chwili, kiedy ten znachor nasz wyjechał z Radoliszek, to znowu mi powieka zaczęła drgać. O, raz prawa, raz lewa. Jak nie lewa dryga, to prawa dryga. Chcesz? No więc dlatego powiedziałam sobie, że trzeba pojechać, no i jestem. Że co? No, że dryga. Raz prawa, raz lewa, no. No dobrze, ale o co pani właściwie chodzi? No, naszego znachora. Chyba o profesora. Ojej, no profesora. Pan myśli, że on byłby profesorem, żebym ja go nie uratowała w sądzie? Kuzi. Pan profesor jest w gabinecie, ale tam wejść nie wolno. Nie wolno. Mnie, Szkopkowej, co go uratowała. Też? Ha.
Kto ty? Chcę koniecznie, by go operował Wilczur. Nie mogę się napraszać. Ja tego dłużej nie zniosę. Ten Wilczur zrobił z ciebie chłopca na posyłki. Dobrze, no dobrze. Będę starał się jeszcze raz pomówić z Donatem podczas badania. Panie profesorze, bez pana to się tam wszystko zupełnie pokiełbasiło. Nie może. No tak, ja zaraz, ja tu mam... Co pani ma? Takie podanie. Do mnie podanie, tak, co? Tak. Z podpisami? Tak, tak. Aha, rzeczywiście, o, wszyscy się podpisali. Tak. Sami starzy znajomi, to, wie pani, o. Prokop na pierwszym miejscu się podpisał. I Wasyl jest to, i Olga jest. No wszyscy, wszyscy. Pani Szkopkowa. No naturalnie, ja też, bo bez pana znachora to mi ciągle dryga. Co pani dryga? No oko. A o. No a pan myślał, że co? Oko mi ciągle, raz lewe, raz prawe. I co drugi mężczyzna, to myślę, że ja do niego oko nie robię. No, no panie znachorze, no przecież... Panie profesorze. Oj Boże, no dobrze, dobrze. Tak. Profesor Wilczur ma swoją metodę, ja swoją. No, ale jeżeli pan minister wyraził życzenie, że tylko profesor Wilczur? Tak, tak, drogi panie. Wilczur. Tylko Wilczur. Operacja krótka, rachciaki gotowe. Ale on ma niezawodną rękę, ten rzeźnik. Tak, niewątpliwie. No więc, panie znachor, jak to będzie? No cóż, proszę pani, niech im pani wszystkim powie, że są mi bardzo drodzy. Ale ja nie mam prawa mojej kliniki porzucić. Ja muszę tutaj... A moje oko? Znajdziemy na to. Proszę. A jak się masz, chłopcze, jak się? Panczyński! Jak się pan ma? No cóż, masz do mnie interes jakiś, co? Aha, tak. No to, to ja jeszcze nie idę, tylko tam będę czekać na korytarzu. Siadaj, siadaj, proszę. Siadaj. No cóż mi powiesz? No co taka mina posępna? Co się stało? Ojciec wie dobrze, czym jest dla mnie Marysia. Ja nie mógłbym już bez niej żyć. A któż ci każe żyć bez niej? Poza Elżunią była tylko ona. Ona jedna na całym świecie. A teraz mi ją ukradziono. Co takiego? Kto ci ją... No gadaj rzecz po ludzku, bo ja nic nie rozumiem. Dębicz. Co? Dębicz? Śledzi ją wzrokiem, obsypuje kwiatami, śpiewa dla niej, tylko dla niej, aż ją oczarował. No nie sądzisz chyba... Tak, jestem tego pewien. Dzisiaj rano zażądałem od niej, żeby zerwała z nim stosunki towarzyskie. A ona? Odmówiła. No spokojnie, spokojnie. Wiesz, ja teraz nie mam czasu, bo mam operację, ale ja jutro z nią pomówię. Dziękuję ci, ojcze. Czyżby to... Panie profesorze, już wszystko gotowe do operacji. A, zaraz, zaraz, zaraz.
żona pana inżyniera. We własnej osobie. Pan inżynier zajęty? Tak, mam dziś dużo pracy. No ty głupi chłopcy. No i pomyśleć, że Leszek, mój Leszek mógł na chwileczkę przypuścić. Czyś ty już zupełnie zapomniał, Radoliszka, o tym kinie, o rozklekotanym fortepianie i o tym balu, na którym królewicz z bajki poprosił o rękę Kopciuszkę. Tak, tam było dobrze. Nic nas wtedy nie dzieliło, ale to już nie wróci. Tak. Niestety, nie ma już cichego kina. Ani dziewczyny z małego miasteczka. Która dzisiaj może nie kocha cię tak bardzo jak dawniej. Wiem. Bo cię kocha stokroć bardziej, jeżeli to tylko możliwe. Marysiu! Po naszej rozmowie wysłałam list do Dębicza. Wyjeżdżamy. Jak to? Ja jeszcze mówię. Wyjeżdżamy jeszcze dzisiaj. Co takiego? A jak to wyjeżdżamy? A jutrzejszy występ w operze, a koncert, a fajfu, hrabiostwo. Odwoła pan wszystko. Wyjeżdżamy jeszcze dzisiaj. Już znowu zaczyna drgać. Halo? Tu klinika naszego profesora Wilczura, tak. To? Marysia! Aha, to Szkopkowa, tak. Ja właśnie przyjechałam. Nie, profesor nie może dojść, zajęty. Minister Donat się operuje. Tak. Co? Nie uda się. Co, jak się może nie udać, jak nasz znako... Też jak profesor operuje, to się musi udać. Nie, ja tam jestem spokojna. A, pani jest tu sekretarka, tak? Pani bierze pensję. Nie, to nie do ciebie, Marysiu. I nie ma pani, jak telefon dzwoni. A, wie pani. Halo? Dzień dobry, pani. Panno Joanno, zechce pani łaskawie powiedzieć tatusiowi, że dzwoniłam, że dzwoniliśmy z Rem i że jest wszystko dobrze. A, że wszystko dobrze. Tak, powtórzę profesorowi, jak tylko skończy. Do widzenia, pani. Na. To czarująca kobieta, ta pani Marysia Czyńska. Mm. Nie dziwię się, że ojciec ją tak ubóstwia. A wie pani, był dzisiaj czymś bardzo zdenerwowany. Po rozmowie z zięciem. I to przed samą operacją. Słyszałem, jak profesor mówił dziś doktorowi Dobranieckiemu, że się źle czuje. Oj. Doktor proponował, że go zastąpi, ale profesor nie zgodził się na to. O, chyba. Być operowanym przez naszego znachora. Ach, Boże. Są szczęśliwi ludzie na tym świecie. Myślałem, że ta operacja nigdy się nie skończy. No, operacja przeszła doskonale. Mimo, że robił pan wrażenie czymś zdenerwowanego. Panie profesorze! Liczyliśmy narzędzia, brak peana. Co? Chorego z powrotem na stół, natychmiast.
Wilczur zostawił narzędzie w jamie brzusznej. Serce Donata nie wytrzymało. Umarł podczas drugiej operacji. Musimy z nim teraz skończyć. Musimy. Jeśli teraz nie zdobędziemy się na działanie, to już przez całe życie będziesz przez niego spychany w cień. Druga taka okazja się nie zdarzy. Teraz albo nigdy. Jej, to ja już przyjdę innym razem. Panie profesorze, przecież to mogło każdemu się zdarzyć. Lekarz nie jest cudotwórcą. Panie profesorze, nie powinien. Panu nie wolno tak. Największy wróg nie miałby panu nic do zarzucenia. Zwykła apendicitis. To moja wina. Moja wina. Niestety, panie profesorze, tak jest istotnie. To pańska wina. Jak pan może? Pani się myli. Mam prawo. Przeczuwałem, że to się źle skończy i proponowałem profesorowi, że go zastąpię. Są na to świadkowie. Teraz skutki mogą być fatalne. Choćby nawet tak było, to niegodziwe, że pan w takiej chwili... W tej chwili dla profesora Wilczura ważniejszą rzeczą jest reputacja kliniki niż pani płomienna obrona, panno Joanno Dam. Kolega ma zupełną rację. Odpowiedzialnym tutaj za wszystko jestem ja. Tylko ja. Pan profesor wybaczy. Dziękuję panu, dziękuję. Państwo darują, ale ja chciałbym zostać sam. Lekarskich wiele mówi się na temat pewnego popularnego lekarza, który twierdzi, że znalazł sposób przywracania zmarłych do życia. Przeważa zdanie, że jak dotąd owemu lekarzowi łatwiej przychodzi uśmiercanie żywych niż wskrzeszanie martwych. To musi być inspirowane. Naturalnie, nawet domyślam się przez kogo. Nareszcie, nareszcie. Jeszcze kilka takich artykułów i zadamy mu decydujący cios. Nino. Co? Gdybyś ty go widziała po tych napaściach, jak on się zestarzał. No ale dlaczego tak naraz, tak jednocześnie we wszystkich pismach? Już to robi wrażenie jakiejś zorganizowanej kampanii. To jest zorganizowana kampania. Jak to? Dobraniecki. Co? Dobraniecki? Aż to niemożliwe. I ja w to nie wierzyłem. Raniecki. Człowiek, który tyle mnie zawdzięcza, któremu wyświadczyłem tyle dobrego, i on to zbyt ciężki cios. Czuję, że tracę wiarę w ludzi, w swoją pracę, we wszystko. To bardzo szlachetnie ze strony pana, panie profesorze, że zgodził się pan na pokrycie pretensji rodziny Donata. Tak, bardzo szlachetnie, niewątpliwie, ale to dało powód prasie do wszczęcia nowych ataków na pana. Czyżby to uważali jako przyznanie się do winy z mojej strony? No, zapewne musiał pan odczuć to bardzo boleśnie. Ale czuć nieszczęście. Mówię o tej sumie. To, ach, pan o pieniądzach mówi. Oddałem wszystko, co miałem. Tak. Panie profesorze, czy nie sądzi pan, że krótki urlop dobrze by panu zrobił?
mógłby pana zastąpić doktor Dobraniecki. Co pan sądzi o tym? A no cóż, myślę, że pan prezes ma rację. Urlop dobrze zrobi mnie i klinice. Poznajesz mnie, Jan? Tak. Pan jest panem doktorem. To już cię święci nie odwiedzają. Co? Nie. Tęskno mi za nim. Ale ja już wiem, że to niedługo. Oni czekają na mnie. Bonjour. Czego? Czego? Przede wszystkim szacunku, Cerberze. A zaraz potem rozmowy z moim przyjacielem, profesorem Wilczurem. W jakiej sprawie? W sprawie ablucji transcendentalnych jaźni w dualizmie retrospekcji infernalno-astralnych. Chory, proszę się zwrócić do naszej lecznicy. Nie trzaskaj drzwiami, Frankensteinie, bo i ciebie trzasną, jak powiada mędrzec pański. A swemu panu zamelduj, że raczył go odwiedzić pan Szekspir. William Szekspir. Nie ma pana. Jesteś sam oświadczyć. Chodził tu jakiś obdartus, panie profesorze. Ze trzy razy był. Czego chciał? Mówił, że ma osobisty interes i chciał koniecznie zaczekać. Z pewnością po jałmużnę. Przepędziłem go. Czy można podać śniadanie panu profesorowi? Nie trzeba. Możesz iść. Co to? Czy można? To Szekspir. Jaki Szekspir? Możesz iść, Ludwiku. Nie lubię fagazu. Zwrot. Pan pozwoli, prezesie? Proszę.
Pan wybaczy, że nie jestem w żakiecie przewidzianym przez protokół dyplomatyczny. No, co prawda lepiej znam protokoły policyjne. Tut proportion garde. Ale wizytę moją, jako już z kolei drugą, racz ambasadorze uważać za nieoficjalną, a w dodatku tym razem bezinteresowną. Bez aneksji i kontrybucji. Proszę wina przynieść. Dobrze, żeś przyszedł. Veni, vidi i co widzi? Władca przygnębiony i przybity. Wyspowiadaj się hrabio na mym łonie bez obawy, że spotka cię ironia lub litość. Będę obojętny jak mur. Jestem bodaj do tego wynaleziony, chociaż Żydy już przed paru tysiącami lat mieli swoją ścianę placzu. Przysiądź wtedy, rabi, pił mego podnóża i płacz. Oho, coś cięższego niż lom musiało ci, signore, spaść na głowę. Czy znowu kobieta? Ludzie. Ludzie źli, głupi. Chcą mnie pozbawić największego mojego skarbu. Chcą mi odebrać radość mojej pracy. A ty, admirale? Cóż ja mogę zrobić? Ustąpię im. To wszystko... Co wszystko? Wszystko jest proste. Niepotrzebnie nie komplikować życia. Bez komplikacji. A tak, tak. No bo co? Człowiek rodzi się i w przeciągu kilkudziesięciu lat wykonywa miliony, miliardy różnych czynności. Cieszy się, rozmyśla, marzy, pracuje, zużywa tyle energii, co elektrownia warszawska. I po jaką to wszystko, excuse le mot, cholerę, pytam? Pan też wierzył, profesorze, że jak się pan poświęci dla ludzi, to wszystko będzie dobrze. I co pan z tego ma? Że gryzą pana lytki. Co robić? Co robić? Przede wszystkim spragnionego napoić, a po wtóre zgłodniałego nakarmić. Tak jest, panie profesorze, bez komplikacji. Ludwiku, proszę śniadanie na dwie osoby. I jeszcze alkoholu, tylko żadnych kolorowych budek. Ewentualnie może być koniak. Pan profesor rozkaże. Słyszałeś, co pan zadysponował? Sklavus saltans, czyli po prostu małpa. Zostaw. Zniknij. Tak, przyjacielu. Przeznaczeniem człowieka jest jego praca, ustawiczne dążenie do doskonałości. Aha. I dlatego Napoleon musiał walczyć, choć już może przeczuwał swą klęskę. Takoż Oleś Macedoński. I dlatego ty, przyjacielu, musisz ratować ludzi, choćby ci w zamian za to robili świństwa. To też odejdę stąd. Przed swoim przeznaczeniem nie ucieknie. Po tygodniu tęskniłbyś za pracą, po miesiącu byś był, a po roku byś się obniesił. Ja ci to mówię. Nie dają ci tu pracować, to znajdź sobie głucho dziurę i pracuj. Świat jest dosyć wielki, wystarczy ludzi potrzebujących ciebie. Ale nie, ty musisz łamać, krajać i zszywać rozmaitych idiotów. Musisz, boś chory na serce. Musisz, choćbyś nie chciał. Przed południem pojadę do Radoliszek. Pojedziesz pan ze mną? Chce mi pan pomóc? Kraść?
bo przecież ja nic innego apostole nie potrafię. Nie, panie Jemiu, potrafi pan znacznie więcej. Pan potrafił utwierdzić mnie w moim postanowieniu. Ja nie wiem, kim pan był, ale wiem, kim pan jest. Jesteś pan zmarnowanym człowiekiem, ale człowiekiem, który jeszcze może... Stop! Nie, mocarzu, ze mnie już nic nie będzie. Ale idealista z pana. Raz omal pana nie zabito przeze mnie, za drugim razem omal nie okradłem pana, a za trzecim razem... No. Nie. No. Nie. Nie, ekscelencjo. Będziemy jechali, ministrze? Jemio, jak się myślałem, że już nie przyjdziesz. Nie. Tylko miałem tam kłopoty z wejściem. Niedługo to nawet do raju będę wpuszczali za biletami. Proszę o bilety. A proszę, już jest anioł. To bilet w przeciwnym kierunku. Oj, przepraszam. Ambaradu i szesu. No ten zdaje się będzie dobry, co? Bez komunikacji. Co to za portfele o tu? Proszę? A nawet nie wiem, nie zdążyłem sprawdzić, zaraz. Zbigniew Gniazdowski, inżynier dyplomowany, proszę, inżynierski dyplomowany. To się musi raz skończyć, zrozumiano? A cóż miałam robić, ekscelencjo kochana? To tylko dlatego, żeby ratować swą duszę, inaczej nie trafiłbym tutaj do pana. Cel uświęca środki, jak mawiał wielki Machiavelli. Odeślemy to właścicielom z najbliższej stacji. Dobrze, zaraz. To może by i to razem odesłać? Co, także cudze? Tylko do kogo to może należeć? Tyle tych palt tam wisiało. Grzeczności dla dam ucz się pan przede wszystkim. Dawaj pan prędzej to tam, bo znachor czeka i irytuje się. Mówiłem już pani tysiąc razy, Majdarlin. Co Majda? Jakie Majda? Nie, pani Szkopkowa, no, że nie mamy nic wspólnego ze znachorstwem. Ale czemu Szkopek za młodu nasiąknie, ten na starość trąci? Co? Kto? Szkopek? Na starość? To niby ja, stara? Kto tu stary? Powtórz no pan. No czemu Szkopek? Bez komplikacji. Z czego? Nie, bo... Pani nam to od znachorów wymyśla. Człowiek się zacharowuje, panie skakańcem o świat i leczymy, harujemy. Leczymy, harujemy. My tamto. Czepia się pan doktora jak rzep się go ogona. Rymu nie jestem rzepem. Sekundo doktor nie jest psim ogonem. A tercio? Masz pani lekarstwo i wynoś się stąd, póki dobry. Uwaga. Ojej, drga mi. Już mi drga znowu. Mam jakieś czary rzuca.
kobieta. Kobieta. Niższa istota. Ofelia z zadartym nosem. Jakaś nieczysta siła w nim siedzi, panie doktorze. Ja to panu mówię. On czary rzuca. I takie jakieś słowa mówi. Sekunda, terca, coś, apaga. Bo ja wiem, może to jakieś świństwo. Trzeba brać 3 razy na dzień o połyszce tego lekarstwa i będzie wszystko dobrze. 3 razy na dzień mam brać? Ale nie pani, tylko ona. Idź pani, pani Szkopka, przeszkadza pani. No weźmy, nie bój się, nie pokrzyku, nie bój się. A ty zawsze tu. No, Wasyku, zróbmy jeszcze te proszki. Dobrze. Słuchajcie, panie doktorze, może resztę ludzi odprawię, bo już od świtu pracujecie. Ale nie. Nie można ich odprawiać. Między nimi są ludzie, którzy po kilka dni jechali, ażeby się poradzić. Więc jak... Dobry z was człowiek. Nie taki jak inni. Nie, taki sam, taki sam. Tylko widzisz, mój kochany, ja wiem, co to jest cierpienie. No, Wasylu, jakże ci tam idzie? Nauczyłeś się? Dobrze, nauczyłem się. No. Jak się macie? No, a weź syn. Panie znachorze, wyjścia nie ma. Jak się miał żenić i ten oto Józef z moją Martynką, swoich pieniędzy do krowy dołożył. Sprawiedliwie mówię, nie zapieram się. 1/4 krowy do niego należy. Ale jak się rozmyślił i zaczął latać za tą rudą bedna żubną, no to co ja mu teraz robię? Pieniędzy nie mam. Sprzedać krowę, na cenie cię stracić. No tak. Rozumiesz? A czemu, Wolewski, żeby ci twoją część oddać? No, czemuż ty się nie chcesz z Maćmiką żenić? Czemu? Ja nie wiem. No to wodzisz bedna żubna? I co nam woleć? Baba do baby podobna, wszystkie baby równe. No to żeń się z Malwinką, no. Kiedy Malwinka ma tylko jedną pierzynę, a bedna żubna dwie. Jakie tam dwie? Lata na łacie. Ale dwie! Durny chłopak! O, racja, durny jesteś. Obywatele, profesor wszystkich przyjmie. Bez komplikacji. Dobra dziewucha. Nie ma i tego wyjścia. Zdrowie jest, tylko do zdrowia potrzeba. Zdrowie kobiety. A, czyż pan taki smutny? Wstyd mi przed całą wsią. Ludzie mnie palcami pokazują. Co? Stara baba, takie rzeczy. Jakie rzeczy? Wiadomo, na wieczorinki chodzi. A zwierzaki w domu bez obrządku. A ona w głowie wciąż jej tylko tańce. No to mówię, chodź do znachora, to ci powie, jak należy. A ma rację, twój mąż. Jak ci nie wstyd tak postępować, co? Ty pomyśl, jakiego ty masz dobrego męża, hehe. Inny to by cię zbił. O, ja bym też ją zbił. Ale nie mogę. Dlaczego nie możesz? Bo ona ode mnie silniejsza. Bez komplikacji. A, bez komplikacji. Przepraszam panią. Bóg mi świadkiem, że chciałam pani zapomnieć. Ale tylko dotrzymałem pani list. Ten straszny list. Chciałem wyjechać. Nie chciałem więcej widywać pani. Ale to było silniejsze ode mnie. Panie Juliuszu, proszę, niech pan zejdzie z mojej drogi. Mój mąż Leszek jest zazdrosny o pan. O, tak wcześnie dzisiaj? Tak się masz. Słuchaj, wiesz, że wierzyłem ci zawsze.
Wierzyłem bez zastrzeżeń, nawet wówczas, gdy miałem powody do podejrzeń. Tymczasem znowuż widziałem cię z tym. Zamierzałam ci sama o tym powiedzieć. Dlaczego ukrywasz przede mną, że się jednak widujecie? Przestałeś mi wierzyć. Tak, przestałem. Dałaś słowo, że nie zobaczysz się z nim więcej. Złamałaś to słowo. Ale zrozum, spotkałam go niespodziewanie przed domem. Błagał mnie o parę słów, no odebrała mu wszelką nadzieję i pogodził się z tym. I ty chcesz, żebym temu wierzył. Leszku, dostałam dzisiaj list od ojca. Przyspieszyłabym chętnie swój wyjazd do Ludwikowa. To byłoby bardzo dobrze ze względu na Elżumię. Rób, co chcesz. Państwo są za granicą. To by się dopiero ucieszyli. Michalesiu, niech Michalesia da teraz znać do tatusia, że jestem, że przyjechałam. Dobrze, tak? Proszę pani, chodźmy. Dobrze. Mój Boże. Dzisiejszy mój występ w operze odwola pan. Wyjeżdżamy. Co takiego? Powiedziałem, wyjeżdżamy. Mistrza, miłość bosku, nie palić. No ja zwariuję przez pana. No zostajemy, wyjeżdżamy, zostajemy. No spotkaj myszkę, pan się ze mną bawi. Worla i reszkę. Odwołałem występ tutaj, zapowiedziałem w Londynie. Odwołałem w Londynie, zapowiedziałem występ tutaj. No i teraz mam znowu tutaj odwoływać. A dokąd jedzie? Ja sam wyjeżdżam. Na jeden dzień. A potem pojedziemy, dokąd pan zechce. Na miłostką, dlaczego mnie pan prześladuje? Niezbyt gościnnie mnie pani przyjmuje. Przepraszam, ale... Właśnie. Dlaczego ja panią prześladuję? Sam sobie zadaję to pytanie i nie potrafię na nie odpowiedzieć. Może mi ktoś jeszcze przed rokiem powiedział, że będę ścigał kobietę, może nawet czarującą, ale taką, która mnie odepchnie każdym swoim słowem, każdym spojrzeniem, roześmiałbym się w twarz. Tak. Urzekła mnie pani. Na to nie ma rady. Ale niechże pan zrozumie. Ja nie jestem wolna i nie chcę być wolna. Przecież pan mi dał słowo. Miałam już tyle przykrości przez pana. A teraz, czy pan pomyślał, na co mnie pan naraża, przyjeżdżając tutaj? Przecież o każdym pańskim ruchu wszyscy wiedzą. O tym, że przyjechałem tutaj, nie wie nikt. Naprawdę. No ale po co pan przyjechał? Żeby spojrzeć na panią. Ostatni raz. Wjeżdżam z kraju. Jutro, na zawsze. Więc kiedy pomyślałem, że już nigdy pani nie zobaczę, powiedziałem sobie jeszcze ten jedyny raz spojrzeć na panią, usłyszeć pani głos. Tak, tak, panie Marysiu. To nauk. To gorsze od narkotyku. Sam nie myślałem, że tak trudno będzie mi z tym walczyć. Dam panu na to lekarstwo. Jeżeli pan kiedy pomyśli o mnie, to niech pan sobie powie. Ona ma męża, którego bardzo kocha. Niech pan to sobie powtarza często, jak najczęściej. To pomoże. Dobrze, panie Marysiu. Spróbuję. Gdyby jednak kiedykolwiek potrzebowała pani pomocy przyjaciela, nie zawiedzie się pani na mnie. Leszek! Leszek! Przecież ty chyba nie sądzisz. No niech pan przemówi, niech pan mu wytłumaczy. Daję panu słowo, że żona pańska nie wiedziała nic. O pańskim przyjeździe i że jest pan gotów dać mi satysfakcję. Co ty mówisz? Jak pan może. Przysięgam, że pan się myli. Między mną a panią Marią nie było nic, co by trzeba było ukrywać. Naturalnie słowo dżentelmena. Proszę nas zostawić samych. Leszku, przecież pozwolisz sobie wytłumaczyć. Wracam do Warszawy. O szczegółach pomówi z tobą mój adwokat. Tatusiu, przyjechał.
No. Idź się bawić, Jerzyniu. Dziecka ci nie zostawię. To sobie zapamiętaj. Elżbunia! Elżbunia! O czym tak rozmyślasz, a? Że ludzie są tak samo głupi jak osły? Masz rację. Są głupsi od osłów. Człowiek jest jak ten koń dorożkarski. Nic nie widzi przed sobą oprócz tego wąskiego paska drogi, którego mu nie zasłaniają okulary. Wystarczy tylko je zerwać i proszę. Słońce, powietrze, co rozkosz. A żeby już nic do szczęścia nie brakowało, to nawet Szkopkowi mimo. Pamięta pan, przetowniku, jaki pan był wtedy zrozpaczony? A dziś chce się panu śmiać z tych wszystkich ówczesnych tragedii. Tęsknił pan tylko za córką. I córka też przyjechała. Bez komplikacji. No, ja nie rozumiem, dlaczego Marysia wczoraj do mnie nie przyszła. Bo jest kobietą. Tak. Powiedziała, że przyjdzie, więc nie przyszła. Nie rozumiem. Gdyby przyszła tak, jak powiedziała, nie byłaby kobietą. A czyż chcesz mieć córkę, która jest mężczyzną? Nie, głupstwa gadasz. Pan doktor. A, Marysia, jak się masz? Dziadziu, jak się masz, Marysia? Jak się masz? Co to jest, Marysiu, co to jest? Ej, Żuniu, chodź dziecinko spać, dziadzia do ciebie przyjdzie. Chodź. No. Marysiu, co to jest? Ja? Co to jest, Marysiu, co się stało? On chce mi zabrać Elżunię. Kto? Leszek. Co? Czekaj, moje dziecko, cicho. Opowiesz mi to wszystko dokładnie, czekaj. A pan tu czego? Proszę wyjść. Szlachetna osobo, królowo piękności, my darling. Pozwól chwilę popatrzeć na tę niewinną istotę. No to posiedź pan trochę. Tam. No, Elżuniu, a teraz pomódl się do Bozi. I zrób, Boziu, żeby mamusia była szczęśliwa i tatuś, i dziadziuś, i Zonia, i on też. Więc nie zostało nic innego, jak uciec z Elżunią. Jak i prędzej. Muszę ją ukryć przed nim. Ależ to nonsens. No, ja mu przemówię do rozsądku. A przecież on nie ma prawa tak bez żadnego powodu. Chyba... Czy ty aby czegoś nie ukrywasz przede mną, Marysiu? No widzisz, ojcze, no widzisz. Jeżeli ty mi nie ufasz, to dlaczegoż by on miał? No cóż zamierzasz robić? Telefonował do mnie Dębicz. Kto? Pytał, czy może mi pomóc. Dębicz? Prosił tam, żeby zawiózł mnie do Warszawy. Ukryję się z Elżunią i będę czekać, aż się Leszek nie uspokoi. Ale wie, przecież to szaleństwo. W ten sposób pali za sobą wszystkie włosy. Ja mu nie oddam Elżuni. Reszta mnie nic nie obchodzi. Cicho, dziecko, cicho. Cicho, Marysiu. Cicho, taki jeden krok
może zaważyć na całym życiu. Wszystko się powtarza. Wszystko się powtarza. Twoja matka również uczyniła kiedyś taki krok nieszczęsny i... Mama! Tak. Jeden nieopatrzny krok, który złamał życie jej, mnie i powalnie tobie. I królewna Śnieżka zapytała swego dziadziusia. A czy ty kochasz dziadziusia? Tak. A mnie? Tak. No to pocałuj mnie. Można, ale w rączkę. No idź już pan, idź już pan. Jak mi ciebie wówczas zwrócił, Marysiu, ale mógł również nie zwrócić. Umarłbym, nie zobaczywszy już nigdy mojej córki. Widzisz, to wszystko było przez jeden fałszywy krok twojej matki. Taki sam niemal, jak ty teraz chcesz zrobić, podjeżdżając Dębczyn. Ja nie mam innego wyjścia. Dębik teraz nawiedzie autem. A co to się panu stało? Tak sobie utykam. No przecież przedtem pan nie kulał. A ja i teraz nie kuleję, tylko... Noga mi zasnęła i w żaden sposób nie mogę jej obudzić. Coś takiego. Auto zrobiło w powietrzu kozła i wróg. Zahamował widocznie za gwałtownie, więc wzięliśmy go zaraz na wóz i... Idźcie stąd. Co się stało? Dębicz. Natychmiast wody gorące i bandaży. Może być za późno, serce naruszone. Wołaj no Wasyla, niech mi pomoże. Serce jeszcze biło. Obuchłeś? Jemu już nic nie pomoże. Oszalałeś? Pan nie rozumie, że to szczęście, że się tak stało? Jeżeli pan go uratuje, pańska córka zostanie przy nim na zawsze. On na jej wezwanie jechał. Przecież pan sam mówił, że mu serce ledwo bije, a tak umrze... Bez niczyjej winy. Rzecz! Panie doktorze, przyszedł woda. Natychmiast chorego przenieść tutaj, prędzej. Thank you.
serce bije. Tam, w młynie. Proszę odesłać konie do Ludwikowa, ja zostanę tutaj na noc. Żyje! Ojcze! Ojcze! Boże, 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 doktora! Jechać do miasta. Dobrze. Dobrze, ja pojadę. Kazała pani Stangretowi wracać do domu. Muszę, ale ja muszę. Ja muszę. Prawdy niewymownie przykro, szanowna pani, mnie jest bardzo przykro, ale ja niestety pojechać nie mogę. Panie doktorze. Ja mam bardzo ciężko chorego. Panie doktorze. Ja wiem, dlaczego pan nie chce jechać, bo go pan nienawidzi. A ten czego tutaj, także dobry sonie? Tak, nienawidzi go pan dlatego, że lepiej leczy od pana, dlatego, że sąd go uwolnił, dlatego, że pan powiedział, że będę wiecznym kaleką, a on mnie uzdrowił. Wyroś się stąd ty! Panie doktorze! Ja panią proszę. Ja panią na wszystko proszę, niech pani stąd w tej chwili wyjdzie! Zygmusiu, ty powinieneś tam pojechać. Jak to? To i mama też? Zaraz, przepraszam, mamę. Dlaczego powinienem? Czy dlatego, że ten człowiek skazuje mnie na coraz większą nędzę? Czy dlatego, że ten człowiek odebrał mi prawie wszystkich pacjentów? Czy dlatego, że ja patrzę, że mama od rana do nocy zacharowywuje się, zapracowywuje się na to, żeby zdobyć ten marny, ten nędzny grosz i dlatego, mamusiu, ja powinienem? To wszystko nie jest ważne. Ważne jest to, że tam oczekuje na ciebie człowiek, który potrzebuje twojej pomocy. Zygmusiu, ty musisz tam pojechać. To jest twój obowiązek. Tak. No więc teraz pani Mario musi poleżeć kilka miesięcy w absolutnym spokoju. Dziękuję panie doktorze bardzo. I ostrzegam panią, że najlżejszy wstrząs grozi śmiercią. Panie doktorze! No, pani Mario, niech się panią uspokoi, odwagi. Ja teraz pójdę do tamtego, zajmę się nim sam.
Wie pani, to jest cud prawdziwy, że pani ojciec go uratował. Tak, jego uratowała sam. Ale odwagi pani Maria będzie wszystko dobrze. Zabierze pani ojca do Ludwikowa, ale powtarzam pani jeszcze raz, że najlżejszy wstrząs grozi ojcu śmiercią. Kochała go niewątpliwie, a to jest główną rzeczą, której mężowie szukają u swych żon. Więc jeżeli znajdują miłość, powinni wybaczyć inne braki albo ich w ogóle nie widzieć. Obecność tutaj. Ja wiem, ale mój mąż, to stało się tak niespodzianie. Niezbędna jest jasnowa operacja, a on nie wierzy w nikogo poza profesorem. No tak, ale ojciec sam jest ciężko chory. Tak, mówiono mi już, ale myślałam, że panie profesorze, ja wiem, że zawiniliśmy ciężko wobec pana profesora, ale niech pan zrozumie, Stefan może umrzeć. Błagam pana. Pani wstanie i pani nie kręka. Więc Dobranicki, kolega chory, nie wzywa. Pojadę. Tatusiu, nie pozwolę, nie pozwalam. Jak pani może? Raz już zabiliście ojca moralnie, a teraz chcecie dokończyć swego dzieła. Nie pozwolę. A klina. Nie pozwalam. Tatusiu, niech pani stąd idzie. Niech pani stąd idzie. Zawieźć na stację. Dobra. Ja nie przeżyję tej operacji. Ja wiem, że nie przeżyję. Stefanie, zobaczysz, że wszystko będzie dobrze. Polski jest świetnym chirurgiem. Nie, nie. On jeden mógł mnie uratować. On jeden. No i jak tam samopoczucie? Do operacji wszystko gotowe. Wszystko będzie dobrze. Pan profesor przyjechał. A obudziłam, że pan profesor przyjechał. Pan profesor przyjechał. A gdzie chory? Na sali.
Profesor Wilczur przyjechał. Przyjechał. Halo? Marysia? Co, chory? Gdzie? W Warszawie? Tak. Jadę w tej chwili do kliniki. No cóż tam, kolega Dobraniecki, co to? Stwierdziliśmy nowotwór żołądka. U. Tak jest, niestety tumor złośliwy. Rad jestem, że pan profesor dokona rezekcji żołądka. Przebacz, profesorze. Zawiniłem. To kolego, cicho. Spokój. Skalpel. Powiedziano nam, że profesor Wilczur operuje. A przecież on jest chory. Profesorze, pan uratował Dobranieckiego. Tak genialnej operacji jeszcze nie widziałem. Ze śmiercią. Wiem, że gdy przyjdzie czas, każdy z panów również związek, choćby miał dać za to swe życie. Bo to jest powołaniem lekarza. Yes.